pana zdjęcia. Będziesz handlować? Nie będę handlować. Jak się przygotował? Koszulkę muszę nakręcić, bo jest to... Koszulka popełnia drugi festiwalu. Proszę. Czyli to już 20 lat temu. Tak jest. Chwała panu za to, że pan tak dba o koszulki. Raz w roku ją tylko ubieram na festiwal. A pierze pan raz na cztery? Tak. Dobrze. Milka. Mamusia 90 lat, tatuś 70 lat, zmarł w męczarniach na raka. Ja też mam parę. No to ładnie. Pani Ilonko, ale to jeszcze za 30 lat poprzyjeżdżamy na ten festiwal, nie? Bo ja sobie dałem za punkt honoru Rudego, 102. Mój Boże. Damy radę. Widzieliśmy się kiedyś z panią ostatnio na metro Winstona, pamięta pani? Tak. Rozmawialiśmy. Staliśmy tam tak. Na przy placu Winstona na górze. Tak. Pani jechała do domu, ale teatro komedia. Tak jest. Już do lata zleciała, to trzeba zdjęć. Ale rzadko spotykane zdjęcia pan ma. Zbieram kadry z filmu. Słuchajcie, niechwalący się. 55 w pasie, 88 w biodrach i 88 cm biust. Śliczne. Spróbujcie, panowie mają 55 od kciuka do... Tak, do dużych palców. Bo chłopcy w klasie maturalnej zakładali się, czy któryś będzie taki, który nie obejmie mnie dwiema rękami w pasie. Nie było takiego. Największe kurduple mnie obejmowały. 55 cm. Czyli trzeba mieć stąd, dotąd, po prostu 23 cm, prawda? 22,5. 20, nie, źle pani mówi. 27,5, prawda? 27,5. No. To jak można było panią spotkać, znaleźć w łóżku? Moja koleżanka jedna mówiła, siukam niby buzia, siukam niby nuzia. Czy pani Ilona zwróciła uwagę na przepiękną koszulkę, którą ten pan posiada? Z drugiego roku, tak? Samych swoich. Czyli 20 lat ta koszulka już ma. Ale przyznał się, że pierze raz na 5 lat. To znaczy mówił przed chwilą, że raz na 4, no ale... Ja już przerobiłem raz na 5. Bo to proszki drogę teraz. Ja dziękuję. Jak cudownie, że pani jest z nami, bo w zeszłym roku pani bumele i nie było pani w zeszłym roku, było nam przykro, tak, natomiast w tym roku już jest cudnie, trzeba było całą tą grupą przyjechać, pomóc mi 3 tony książek znosić na plecach. Oj, to teraz pani mówi, jak pani podniosła. Ja mam takie pytanie pierwsze, które mi bardzo ciekawi, bo już pamiętam, jak wam grałam, bo Państwa wygrałam, jak miałam 10 lat. Chodziłam zeszytem po gościach festiwalowych, zbierałam podpisy. Bardzo mnie ciekawi, które raz już są Państwo w powietrzu. Da się to zliczyć? Ja nie uczestniczyłem w tych początkowych festiwalach. Ja byłem wtedy za granicą. Mówi, ja wstanę, żebym był dobrze, prawda? I w pewnym okresie, gdzieś to był przełom wieku, może 2002, 2003, dowiedziałem się od burmistrza tego miasta, który mnie znalazł przez znajomych. Ja też nie szukałam, ale dzwonił do mnie burmistrz w nocy, u mnie było, żeby mnie zaprosić na jakiś festiwal. Nie widziałem w ogóle, nie miałem pojęcia o tym festiwalu, a dowiedział się, gdzie mieszkam, poprzez znajomych w Vancouver, czyli w Kanadzie, ja mieszkałem w Stanach, w Seattle, i no, zaproponował
przyjazd. Jestem zaproszony, byłem tak zaskoczony, że ten film jakby odżył. To jest festiwal, to nie pierwszy, tylko zdaje się, ten był piąty czy szósty nawet. Przez co tam przyjechałem. Przyjechałem i to, co zobaczyłem, to było imponujące. Bo to miasto żyło nieprawdopodobnie tym festiwalem. Było dużo inicjatyw, dużo aktorów było z tego filmu jeszcze. Także to dodatkowy jakby był walor tego teraz nas niestety jest tyle, ile jest. I no, ciągniemy, spotykamy się z Państwem, chcemy się dzielić tym, czym możemy, na pytania odpowiadamy. Pytanie, czy to jest Wasze pierwsze spotkanie z nami, czy mieliśmy mnóstwo? Nie pierwsze, tak. Tak podejrzewałem, ale miło, że przychodzicie w dalszym ciągu na nasze spotkania. No to tyle. Czyli od gdzieś 2007 właściwie cały czas przyjeżdża. Tak się wyrażają uprzejmie. No to gwiazda musi być gwiazda, no. Pamiętam doskonale mój pierwszy przyjazd. Pamiętam dlatego, że bardzo mnie o to proszono, żeby przyjechać. Nie bardzo byłam jeszcze w stanie o własnych siłach przyjechać, ponieważ w 1998 roku miałam bardzo poważny wypadek, kolizję z tramwajem. Ponieważ rokowania były nie najlepsze, a nawet można powiedzieć najgorsze. Później postanowiłam, że stanę o własnych nogach. O własnych nogach będę chodziła i nauczę się z powrotem mówić. I to było wielkim moim celem i priorytetem w moim życiu. Wypadek miałam, kiedy mój syn miał 11 lat i to on był przyczyną tego, że postanowiłam przeżyć. Dzisiaj mój syn ma 31 lat, czyli wypadek był równy 20 lat temu, a kiedy mój syn miał 14 lat, na skutek zaproszenia tutaj władz miasta, poprosiłam, żeby pojechał jako mój opiekun. Czy jest na sali może 14-letnia osoba? Tyle miał mój syn, kiedy był moim opiekunem i przyjechał ze mną na festyn w Dobrzechowicach i na festiwal tutaj.